Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i oczywiście Insygnii Śmierci. Zostaw kciuka, suba, dzwoneczek. Jak nie chcesz przegapić kolejnych odcineczków, jesteśmy w sumie po Crashu, ostatniej grze i chyba nie będziemy, zobaczymy już. To Horcrux źle na mnie wpływał. Nie zobaczymy Działał już niszczenia Horcruxa. Miałem dziwne myśli, wszystko pogarszał. Spałem w takim pubie i usłyszałem głos Hermiony i twój. Wymawialiście moje imię. Stryknąłem wygaszaczem i pojawiła się kula światła. Dotknęła mojego serca. Ta kula sprowadziła mnie tutaj. Gdy usłyszałem głos Hermiony, wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. Jej głos rozgrzał mnie w środku jak pierwszy upad. No oczywiście, jakby inaczej, nie? Dobra, idźmy po prostu. Będzie ci później się powinno odczepić. Ech, nie, to niech Ron się o nie martwi. Ja sobie biegnę do obozu. Idę do obozu i wywalone w niego. A tu bijąca wieżba jeszcze była, zapomniałem o niej. Kompletnie o niej zapomniałem. To nie tu mogło? Dobra, to nie tu obóz, bo przecież tu jest ten obóz wcześniejszy jakby, nie? Okej. Ron to nie chce sam radzić, ty, ale idzie, mam iść. A tutaj. Okej. Hermiona jest na pewno na mnie wściekła. Chciałem od razu wrócić, ale nie wiedziałem, jak was znaleźć, dopóki nie użyłem wygaszacza. Dreadfota! O nie. Myślicie, że może to być wielkie pająki? Ten jak zwykle. Ale w sumie mu się nie dziwię. Też jak widzę pająka, to od razu go morduje jelo, nie ma go. O, jeszcze tych brakowało. Niestety unik nie wszedł. Dobra, lecimy dalej. Kurna, ilu ich tu stoi. Okej. Będę mu pomagał, niech sam se radzi. A, w drugą stronę w ogóle mam iść, ale tu jest jakaś ta. Dobra, tam była jakaś ta walizka z jakimś żonglerem chyba i prorokiem codziennym. W sumie nigdy tego nie przejrzeliśmy. Aha, tu mam rozwalić to, chociaż tędy już szedłem, co?
A nie. Aha. Okej, nieważne. Ron sobie odpoczywa. Dobra, którędy teraz? Tam gdzieś. Co? Przecież ja stąd przyszedłem. A, że to mam rozwalić, to i trochę odsunę. Nic to nie dało, że się odsunąłem. No naprawdę, no, tędy wchodziliśmy. A ten kurna skąd się pojawił? Nie martw się, Ron, bo nas w plecy biją, nie? No, babki wierzą w takie brednie. Takie duperele. Chyba tu już było, nie? Dokładnie. Harry! Ty? Au! Kompletny? Idioto! Hej! Ronaldzie Weasley! Au! To nie tak się robi, kto? A nas omal nie zabił wielki wąż w Dolinie Godryka. Hermiono, przestań! Zniszczyliśmy Horcrux. Ta łania zaprowadziła nas do miecza Gryffindora. Harry utonąłby przy jego wyciąganiu. Ron ocalił mi życie, a mieczem zniszczyliśmy Horcrux. A ty pewnie myślisz, że to usprawiedliwi twoje zniknięcie? Zniszczyliśmy jeden Horcrux, ale są jeszcze trzy inne. Chyba coś znalazłam. Spójrzcie na to. Ten symbol wciąż się pojawia. Tu, w baśniach Barda Bidla, na nagrobku w Dolinie Godryka. A na weselu miał go Xenophilius Lovegood. Myślisz, że Xenophilius wie, co on znaczy? Lovegoodowie mieszkają tam. Co niedaleko. Sądzisz, że Xenophilius powie coś przydatnego? Nie, sądzę, że nie. Jest trochę szurnięty. Ale może nam coś powiedzieć. Ten symbol to nasz jedyny trop. Ale Dumbledore próbował nam coś powiedzieć. Inaczej po co zostawiłby mi tę książkę? Dla Becky. Dobra, F4. Okej, idziemy dalej. Yeah.
Dobra. Kurwa, dementor, serio? Ron, na 5. roku uczyłem cię Patronusa, gościu. Okej. Fajnie, że nic nie widać, nie? Dobra, przejście gotowe, możemy iść dalej. Ale serio, jak tak grałem pierwszy raz pierwszą, drugą czy trzecią część Harry'ego, to mi się spoko grało. Za którymś razem też mi się spoko grało, teraz mi się też spoko grało, jak nagrywałem. Ale powiem wam szczerze, że czwarta część jest moim zdaniem najgorsza. Pierwsza, druga, trzecia jest najlepsza. Trzecia jest moim zdaniem w ogóle najlepsza, bo mi się najbardziej podobała. Czwarta jest najgorsza. Ale siódma też nie jest taka jakaś super wybitna. 7-1 przynajmniej, nie? Kuźwa, jakimiś korytarzami chodzę. Dobra, idę dalej, niech oni się tam męczą. O, wierzba bijąca, już się cieszę na spotkanie z nią. Twarzą w skorą. Tędy nie przejdę po prostu. Dobra, te to nie ma w ogóle co brać i próbować z nimi walczyć. Zobaczmy, gdzie mamy przejść, po prostu przejdźmy. No tej wieżby nie zauważyłem. Lubię to. Te pająki muszę jakoś skasować. Okej, jesteśmy dalej. Szaleństwem jest to, że Hermiona nas olewa. Kurwa, znowu jej nie zauważyłem.
Da się w ogóle jakoś to drzewo kurwa ominąć? Bo ja mam wrażenie, że nie. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. A, na dwa razy. A nie na trzy. Dobra. Przepraszam, pan Lovegood? Co? Kim jesteście? Czego chcecie? Jestem Harry Potter. Znamy się z wesela. Oczywiście. Oczywiście. Wejdźcie. Ale ma rację. Czy Luna jest w domu? Luna? O, zaraz wróci. Panie Lovegood, chcę zapytać o symbol, który pan nosi. Ten? To znak insygniów śmierci. Znają państwo opowieść o trzech braciach? Jest w baśniach Barda Bidla. Książce od Dumbledora. Ej, nie żeby coś, ale dron znał tą baśń. To o trzech braciach, którym śmierć dała życzenia. Najstarszy brat poprosił o najpotężniejszą różdżkę na świecie. Drugi o moc wzywania zmarłych z zagrobu. Trzeci o moc znikania. Więc śmierć dała pierwszemu różdżkę z czarnego bzu. Drugiemu magiczny kamień. A trzeciemu pelerynę niewidkę. Pierwszy brat wziął różdżkę i zabił czarodzieja, z którym się kiedyś pokłócił. W podnieceniu przechwalał się wielką mocą swojej różdżki. Lecz tej samej nocy ktoś go zabił podczas snu i ukradł różdżkę. Tak śmierć zabrała pierwszego brata. Drugi brat wrócił do domu. Był zachwycony, gdy kamień przyzywał dziewczynę, z którą pragnął się kiedyś ożenić. Nie należała już do świata śmiertelnych. Doprowadzony do szaleństwa jej widokiem, drugi brat zabił się, by połączyć się z nią. Tak więc śmierć zabrała drugiego z braci. Co do trzeciego brata, śmierć go szukała, ale nie mogła go znaleźć. Dopiero na starość najmłodszy brat zdjął swoją pelerynę niewidkę i przywitał śmierć. Czarna różdżka, kamień wskrzeszenia, peleryna niewidka. Razem tworzą insygnia śmierci. Razem czynią wspólnie pana śmierci. Widzieliśmy ten znak na grobie w Dolinie Godryka. Grobie Ignotusa Peverella. Oczywiście. Ignotus i jego bracia są uważani za trzech braci, właścicieli insygniów. Dziękujemy, panie Lovegood. To chcieliśmy wiedzieć. Idziecie? Nie możecie iść. Wiecie, byli źli za to, co przedtem pisałem. Więc zabrali moją Lunę. Kto zabrał Lunę? To ciebie. Tylko tak znowu ją ujrzę. Muszę ją odzyskać od Voldemorta. Nie! Tabu! Wiedzą, że tu jesteśmy! Na zewnątrz coś jest! Zobaczmy. I to na darmo! To bzdury! Nie ma żadnych insygniów śmierci! Ale to ma sens! To insygniów szuka Voldemort. To ostatnia rzecz, nim przejmie władzę. Padnie! Wcale Harry nie ma jednego z nich, nie? Ja zrobię.
sobie drogę. Przytrzymajcie ich. Czemu to powiedział? Musiał wiedzieć, że się zjawią. Oczywiście. Chodzi o Lunę. Wydaje nas, by ocalić Lunę. Zdręcota! Nie, ja, tu jest jeszcze trzecia dziura. Rolnie jesteś bezużyteczny, serio. Serio, Ron, jesteś useless, nie? Horcrux miał rację. Naprawdę ja mam się z trzech stron skupiać, Ron. Cokolwiek byś robił, człowieku. Jeszcze mi tu brakowało, kurna, dementora, nie? Musimy uciekać! To... rusza się! Szmalcownicy są w środku! Hermiona! Ron! Harry! Złapcie się mnie! Czy ta część polega tylko na tym, że najpierw gdzieś idę, a potem stamtąd spierdalam? A mi pizgnął. No kurna.
No to żem się wydupił. Kurwa, ile oni napierdalają? No przecież hit! Ron i Hermiona, to ruszycie pizdy spod tego drzewa? Kurwa, czy ja mam sam walczyć? Bo nie czaję. Ja pierdolę. Dawaj. Ile ten demartor jeszcze będzie żył? Nie czaję. Kurna, no na jeden za jeden, serio. Uda nam się! Drętwota! Czemu wy napierdzielacie w dementora drętwotą? Nie mogę górą przejść? No nie to. Trendy mam teraz iść. Radź się lepiej. Dobra, chyba uda się uciec już, nie? Dawaj, dawaj ich. Ron jako jedyny rzuca protega, a i tak najwięcej czasu leżał na plecach, nie? Z naszej trójki. Okej, okay, już jesteśmy po drugiej stronie rzeki, więc...
Zawsze najpierw tych najbliższych rozwalam, bo na przykład tutaj tego po lewej nie opłacało się nawalać. Pokryło mnie cały czas drzewo, nie? Przed nim. Nie opłacało mi się w niego bić, nie? Okej. Ten jak się przed ryjem pojawi. Dobra, no i tu zaczynaliśmy, więc powinniśmy tu skończyć, nie? Dokładnie tak. Co się stało? Ta ozdoba. Wiedziałam, że ją znam. To był róg buchorożca, silnie wybuchowy materiał klasy B. Niestabilny. Jak Xenophilius. Czy nikomu nie można ufać? Trudno go winić. Porwali Lunę. I wiemy już, czego szuka sami wiecie kto. Chce zdobyć insygnia śmierci. Nie możemy tu zostać. Będą nas szukać. Witaj, laleczko. Okej. Ale w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pamiętaj, żeby zostawić oczywiście kciuka, jak ci film podobał. Łapeczka tak zwana, zostaw też suba jak jesteś nowy na kanale, z dzwoneczkiem oczywiście, wbijaj też na streamy, są na Twitchu, link jest w opisie. Zapraszam też na Facebooka, Instagrama i Discorda i oczywiście mój drugi kanał YouTube'owy. A teraz to tyle, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka, cześć!